wynieśli ów beton z samochodu, wrzucili do rowu i z rowu wyciągnęli wszystkie sztabki srebra. Dzień dobry, witam wszystkich miłośników kanału Antyk w Akcji. Mam zwyczaj pokazywać na tym kanale rzeczy nieznane albo mało znane. Nie będę biegał z kamerą specjalnie po najbardziej znanych obiektach. Pokazuję to, czego może nigdy nie widzieliście lub nigdy o tym nie słyszeliście. I opowiadam też takie historie. Chociażby ten bardzo mało znany wiadukt w Szybsku, który znajduje się za mną. To jest nieczynna linia kolejowa z Szamotu do Międzychodu. Ma być poddana renowacji. Piękny wiadukt, prawda? Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Dziś znów opowiem o sprawach dzieł sztuki. To jest kontynuacja tego cyklu, w którym mówiłem o najpierw o tym, jak można coś kupić okazyjnie, potem o fałszerstwach, takich nietypowych fałszerstwach. Obejrzyjcie to. Opowiadam o rzeczach, których mało kto wie. A dziś opowiem o przemycie dzieł sztuki, o przemycie przedmiotów wartościowych, ale no nie tych zawartych miliony złotych. Opowiem historie, których pewnie nie znacie, których doszukałem się do Was w archiwach. Będą to zupełnie nowe rzeczy. Może małe, ale za to bardzo ciekawe. Zapraszam. Opowiem Wam trzy historie związane z przemytem dzieł sztuki, a dlaczego jestem pod mostem, pod wiaduktem kolejowym, o, pod mostem, bo przepływa tutaj rzeka, dlatego, że w latach 70. i 80. akurat właśnie linie kolejowe, pociągi, to były szlaki, którymi przemycano dzieła sztuki i z Polski na zachód oraz przez Polskę. Dlatego, że Polska ze względu na położenie geograficzne była też takim szlakiem przemytniczym. To będą trzy historie, które wybrałem ze względu na to, no, że są no, bardzo specyficzne, a jednocześnie oddają atmosferę tamtych lat. Przez 20 lat ponad 20 lat zajmowania się przedmiotami antycznymi, antykami, przede wszystkim antycznymi meblami, słyszałem wiele historii dotyczących właśnie ich przemytu. Jedną z mojej branży, no, usłyszałem w latach 90., była bardzo ciekawa, mianowicie okazuje się, że z Krakowa wywożono bardzo cenne polskie XVIII-wieczne meble, rozkładając je na kawałki, ładując do pociągów, do wagonów z drewnem. One zajeżdżały do Niemiec i tam były wydobywane i z powrotem były klejone. W ten sposób pozbyliśmy się wielu bardzo interesujących przedmiotów, ważnych dla naszej kultury. Oprócz tego przemycano dosłownie wszystko. Wykorzystywano, tak jak mówiłem, kolej, a także inne miejsca, o których za chwilę opowiem. Chciałem kupić bilet do Międzychodu, ale chyba dzisiaj pociąg w Kikowie nie będzie przejeżdżał. Stacja kolejowa jest totalnie zdewastowana. Ale właśnie w takich opuszczonych budynkach, szczególnie przy granicy z Niemcami, chowano różnego rodzaju przedmioty, które były dalej przemycane przez Odrę lub przez Nysę Łużycką. Jak to robiono? Chowano w schowkach przedmioty, obserwowano je, czy jakiś postronny obywatel się nie pojawi. Następnie ktoś, kto miał łatwe przejście przez granicę, przychodził, pakował przedmioty i spokojnie wracał z nimi do Niemiec. A jak takie wyglądały takie schowki, zaraz Wam pokażę. Tak mniej więcej wyglądały schowki.
Wystarczyło zrobić dziurę w podłodze, wyciąć, bo przecież tutaj na pewno nie jest to wejście do piwnicy. Przykryć jakąś blachą, następnie przyrzucić na to trochę gruzu, jakichś brzydkich przedmiotów, takich powiedzmy odstraszających. I wtedy schowek był gotowy. Jest tu też miejsce gdzieś z tyłu, gdzie mógł ktoś obserwować, czy osoby postronne nie dobierają się do schowka. Tutaj jesteśmy oczywiście na terenie Wielkopolski, ale mówimy głównie o ziemiach zachodnich. Zacznijmy od sprawy, która jest całkowicie kuriozalna, nie dotyczy bezpośrednio handlu dziełami sztuki. Po prostu grupa, która powstała do przemycania szlachetnych metali, miała się wkrótce zająć przemycaniem również cennych obrazów. Było to w roku 1980. Służby swoimi kanałami latem 1980 roku dowiedziały się, że w jednym z podpoznańskich hoteli znajduje się akumulator. No oczywiście wtedy akumulatorów brakowało, ale ten był specyficzny. Był to akumulator od tira i nie wiadomo dlaczego ktoś go zostawił w schowku hotelowym. Najprawdopodobniej było to gdzieś w kotłowni, może za zgodą właściciela. Bardzo szybko w hotelu pojawił się Holender o nazwisku Auke Blingerman. Nazwisko zmyśliłem, bo być może ten człowiek jeszcze żyje. Wziął ten akumulator z tego schowka, przytaszczył go wraz z żoną do swojego pokoju hotelowego i zaczął go rozbierać. Nie wiedział jednak, że wcześniej do tego akumulatora zajrzeli już śledczy. Co się okazało? W środku znajdowało się 27 kg srebra w sztabkach. Ów Blingerman postanowił może w jakiś inny sposób przemycić to srebro, tym bardziej, że nie miał do dyspozycji żadnego kierowcy tira. Więc rozbił mniejszy akumulator i część właśnie tego srebra do niego wpakował. Wyruszył na granicę, ale najprawdopodobniej wiedział, że jest śledzony. W Świecku czekali na niego już strażnicy celni, czekała straż graniczna i śledczy. Przeszukali mu bagażnik. Faktycznie w bagażniku wiózł akumulator od auta osobowego. Akumulator został rozebrany i co tam w nim znaleziono? Kwas akumulatorowy. Śledczy musieli wrócić do hotelu pod Poznaniem, żeby sprawdzić, o co chodzi, gdzie podziało się srebro. Przeszukano jeszcze raz akumulator. Okazało się, że oprócz srebra w nim znajdują się zdjęcia bardzo cennych medalionów XVIII-wiecznych wraz z wyceną z desy. Mało tego, ów specjalista od przemytu zostawił nawet adres i dane osobowe tej kobiety, która do desy zaniosła do wyceny te przedmioty. Śledczy mieli więc następny ślad. Poczekano. Minął miesiąc. W hotelu pojawiła się żona Blindermana wraz z małżeństwem, nazwijmy ich Van Trombonen. To byli również Holendrzy. We trójkę znów wytargali ów akumulator. Skądś, nie wiemy skąd, załatwili cement, piasek, oczywiście wodę i specjalną skrzynkę jako szalunek. Z sztabki srebra przenieśli do tej skrzynki i zalali to betonem. To był dosyć oryginalny pomysł, zaskoczył on śledczych. Wkrótce zapakowali ów bloczek betonowy do auta osobowego. Co sobie ci ludzie wyobrażali? Oni sądzili, że co, że jak będą mieli w bagażniku kawałek bloczka betonowego, to nikt się nie pokapuje, czy nie będzie to podejrzane? Jednak owi Holendrzy budowlańcami nie byli. Gdy jechali w kierunku Świecku, samochód ze względu na niezbyt dobrą drogę uległ wstrząsom, tak, wstrząsało się wszystko i w bagażniku ów beton pękł. Dalszy przewóz takiego pękniętego bloczka, z którego wysypywało się srebro, nie miało sensu. Co zrobiło małżeństwo von Trombonen? Wynieśli ów beton
z samochodu, wrzucili do rowu i z rowu wyciągnęli wszystkie sztabki srebra. Te sztabki srebra zapakowali do pomiędzy narzędzia w różne miejsca. Ale oczywiście śledczy, którzy zresztą jechali za samochodem trombonenów, zatrzymali ich na granicy w Świecku. Małżeństwo przyznało się od razu do przemytu. Okazało się, że są członkami znacznie większej grupy, która działała już od kilku dobrych lat. Małżeństwo van Trombonen zeznawało. Śpiewało jak na koncercie. Nie chcieli znaleźć się w naszym polskim PRL-owskim więzieniu. Okazało się, że do Polski trafiały złote krugerrandy, czyli złote monety z Republiki Południowej Afryki. To były sprzedawane, a w tamtą stronę wędrowało srebro. Co się okazało? Grupa się tak rozbestwiła, że sztabki srebra im nie wystarczyły. Zaczęli przemycać dzieła sztuki. Te medaliony miały być pierwsze, ale mówiono również o obrazie Van Dycka. Cała szajka została rozbita i wszyscy jej członkowie zostali aresztowani. W ten sposób być może zatrzymano znacznie poważniejszy proceder, no bo gdyby rzeczywiście był przemycany obraz jakiegoś holenderskiego mistrza, to byłaby już grubsza sprawa. O ile nie był falsyfikatem. Dlaczego ta sama grupa Holendrów w 1979 roku zakupiła u jednego z handlarzy srebro? Przemycili je, a potem się okazało, że naprawdę była to cyna z domieszką srebra. Trafili na lepszych od siebie. Tak jak mówiłem, Polska ze względu na położenie była stałym kanałem przerzutowym dzieł sztuki ze wschodu na zachód. W 1987 roku poznańska Desa otrzymała do wyceny zabytkowe przedmioty. Zleceniodawcą był Wydział Śledczy Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu. Na liście znalazło się aż 55 cennych sreber. Wśród nich były takie oto rarytasy. Muzealna cukiernica Pogorzelski z 1874 roku, marzenie każdego kolekcjonera. O, podobna do tej, proszę bardzo. Lichtarz jednoświecowy neorenesansowy z około 1850 roku. Lichtarz Jan Radecki, Poznań, po 1823 roku. Patera, XIX wiek, z Niemiec. Oczywiście te przedmioty to ja przykowałem zastępczo, chociaż to rzeczywiście jest patera Pogorzelski. To są rzeczy z naszego antykwariatu. Do tego było wiele, wiele innych sreber, które tutaj nie wymienię. Skąd ta kolekcja? No, posłuchajcie. Otóż życie pewnego profesora nauk technicznych Jeremiego Michałkowicza, dane oczywiście zmieniłem, uległo całkowitej przemianie, gdy ten szanowny obywatel, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, piastujący wysokie stanowisko w pewnej państwowej instytucji, spotkał tajemniczego bezpaństwowca prowadzącego antykwariat w Berlinie, Gennadija Bruckenbauera. Specjalnie dałem imię rosyjskie, ponieważ ten człowiek rzeczywiście miał kontakty ze wschodem. Bruckenbauer skupował na terenie Polski cenne zabytkowe przedmioty i nielegalnie wywoził je do Niemiec.
miał na nie sporo klientów, gdyż prowadził antykwariat. Dla niego przemyt z Polski w pewnym momencie stał się mało intratny. To był za mały rynek, za mało miejsca, żeby można było stamtąd brać dużą ilość antyków. A na wschód od Polski istniało przecież potężne państwo, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dosłownie kopalnia antyków za grosze. Część pochodziła z rabunków na terenie Europy podczas jej tak zwanego wyzwalania. Antykwariusz przygotowywał się do przemytu od dawna. W tym celu zatrudnił w swoim sklepie pewnego obywatela rosyjskiego, dobrze znającego się na antykach. Obserwował go, rozmawiał z nim, próbował go wybadać, a gdy nabrał już do niego zaufania, zaproponował mu wspólny biznes. Ów Rosjanin, twierdzący, że ma w Moskwie kontakty, miał kupować tanio antyki. Przewozem przez granicę do Polski mieli się zająć afrykańscy dyplomaci. No wiadomo, takie osoby nie są sprawdzane na granicy. Tak oto powstał duży kanał przerzutowy przez Polskę. Brückenbauer brał 40% zysku od przedmiotów sprzedanych klientom w Berlinie. Interes kwitł. Od 1983 roku do 1987 przemycono setki ikon sreber i innych antyków, a być może były ich tysiące. W tej chwili nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jak to naprawdę było. W końcu Brückenbauerowi zaczęło brakować kolejnych dyplomatów. Ci, którzy dla niego pracowali, byli tak mocno obciążeni, że nie byli w stanie już zabrać więcej bagażu. I w ten sposób w roku 1987 na arenie pojawia się bywający służbowo w Moskwie wspomniany na początku profesor Michałkowicz. Nie był on dyplomatą, ale piastował tak wysokiej rangi stanowisko w socjalistycznym systemie, że nie był badany na granicy. Dość długo namawiano go na udział w przemycie, no tak twierdził po tym zeznając. Początkowo odmawiał, jednak zmiękł, licząc w wyobraźni zarobione marki. Na próbę przemycił atlas, jakiś taki mało wartościowy, taką typową Biblię niemiecką i stary zegar okrętowy. To był jego sprawdzian. Poszło gładko, więc współpraca zaczęła się rozwijać. Gdy Brückenbauer spotkał się z Michałkowiczem w Polsce, zdziwił się jego sprawnością jako kuriera. Ten bez wahania wręczył Brückenbauerowi walizkę z ikonami i srebrami. Zadowolony Berlińczyk wypłacił mu 15 tysięcy marek plus 5 tysięcy ekstra rekompensaty za ryzyko przemytu. W tym czasie milicja przez informatorów zaczęła prowadzić śledztwo. Brückenbauer wyczuł niebezpieczeństwo. Wystraszony szybko zawiózł walizki z antykami do zaufanej znajomej, a sam w pośpiechu ruszył do Niemiec. Próbował dodzwonić się do znajomych, ale oni nie odbierali telefonu. Został zatrzymany na granicy, gdyż cały czas był śledzony. Sowieccy śledczy w tym samym czasie przesłuchiwali miejscowych uczestników przemytu tam w Moskwie. Okazało się, że grupa przerzucała ogromne ilości cennych ikon. No oczywiście nie takich, bo to jest domowa roboty ikona współczesna. Ładna, prawda? Ale właśnie takie ikony były przemycane. Michałkowicza zgarnięto na granicy podczas powrotu z Rosji. Trafił od razu do Poznania. A profesor długo się tłumaczył, zmieniał zeznania, kluczył. W końcu jednak po długim śledztwie usłyszał akt oskarżenia. Zamknięte na klucz walizki odzyskano od właśnie jego zaufanej znajomej. Były w nich przedmioty, o których mówiłem na początku, te, które wymieniłem. Tu oczywiście przygotowałem inne srebra, tak jak wspomniałem, jako ilustracje, znacznie mniej wartościowe niż tamte.
Tu jest jednak bardzo ciekawy przedmiot, ta cukiernica, ona jest XIX-wieczna, o której już niedługo opowiem dość niesamowitą historię. A teraz przejdziemy do innego przypadku, równie kuriozalnego, dotyczącego przemytu niezbyt wartościowych antyków, ale sprawa jest niezwykle ciekawa. Zapraszam. W takich oto miejscach jak to, tylko w innym tutaj usytuowaniu, blisko głównej trasy na Berlin, w latach 80. znajdowano kontrabandę. Okazało się, że w takich rurach kurierzy zostawiali różne cenne przedmioty, które później szły na zachód. Powróćmy na chwilę do tematu przemycania antyków, które, powiedzmy sobie szczerze, w latach 80. były niewiele warte. Natomiast na zachodzie od razu zyskiwały w cenie. I tak oto w 1987 roku w jednym z poznańskich hoteli pojawił się Niemiec, dajmy mu imię Helmut. Helmut zapytał po niemiecku recepcjonistki, która mówiła dosyć dobrze w tym języku, czy może zostawić dla pewnego innego Niemca trzy paczki. Recepcjonistka się zgodziła. Jakie było jej zdziwienie, kiedy się okazało, że przytaszczył trzy ogromne worki papierowe. No oczywiście to wzbudziło zainteresowanie całej recepcji. Niemiec powiedział, że zgłosi się po tą paczkę kierowca, który ma na imię, powiedzmy, Klaus. A następnie Helmut wyjechał. Dosyć długo to trwało, kiedy paczki leżały w przechowalni. W tym czasie ktoś z recepcji zawiadomił służby. WUSW, które zajęło się sprawą, postanowiło zbadać, co znajduje się w tych paczkach, w tych workach papierowych. Okazało się, że według spisu znajdował się tam jeden zegar Gustawa Beckera, dość niedużej wielkości, najprawdopodobniej zwykły z wahadłem. Drugi był większy, miał 90 cm, najprawdopodobniej był to linkowiec. Oprócz tego był trzeci zegar o nieustalonej sygnaturze, bo wtedy nie znano się za tym za bardzo, miał sygnaturę S. Oraz hełm w typie kepi z XIX najprawdopodobniej wieku. Po jakimś czasie, po owe wielkie paczki, już zbadane przez funkcjonariuszy, zgłosił się kierowca tira ów Klaus. Klaus paczki zabrał i ruszył w drogę. Oczywiście miał tak zwany ogon, czyli funkcjonariusze patrzyli, dokąd jedzie. Okazuje się, że Klaus zaczął kluczyć. Najpierw pojechał z tymi paczkami do innego hotelu, tam oddał je w przechowanie, pobył tam z 2 dni, a potem z tymi zegarami i z tym hełmem pojechał do swojej rodziny. Tam wynajął taksówkarza, który z parkingu dla tirów przewiózł owe paczki do krewnych Klausa, Polaków. Kiedy pojawił się na granicy, przeszukano dokładnie całego jego tira. Okazało się, że paczek nie ma. Zapytano go się, gdzie są. Zrozumiał, że wpadł. Powiedział, że są one tutaj pod koninem u rodziny i one po prostu tak zostaną, bo to są dla niego paczki. On nie zamierzał ich w ogóle wywozić za granicę. Ale zapytano go, skąd ma te paczki, skąd ma te zegary, skąd ma te antyki. No to powiedział mu, że to właśnie ów Helmut jemu dostarczył. No to skoro tak, no to postanowiono przebadać owego Helmuta, który jeszcze był w Polsce. No i Helmut bardzo szybko przyznał się do tego, że zegary miały być dostarczone do Hamburga, do kogoś jeszcze innego, gdzie miały zostać dalej sprzedane. I co ciekawe, zegary poddano wycenie. Okazało się, że w starych złotych tak zwanych
Jeden z tych zegarów wart był 35 tysięcy złotych, drugi 40 tysięcy złotych. Czyli tak wynikało, że z tego, z denominacji, że dzisiaj były warte 35 i 40 złotych. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wartość nabywczą pieniądza. Ale po co przytaczam tą historię, która jest zupełnie nieznana i jest to taki drobny, tylko drobny przypadek. Dlatego, że w ten sposób wywożono za granicę setki takich zegarów, wywożono setki hełmów, wywożono setki starych broni, dlatego że u nas kosztowały one bardzo nisko, a tam na zachodzie, przede wszystkim w Niemczech, zawsze znajdowały chętnych i na tym się zarabiało. Zapytacie pewnie, gdzie jestem. Jestem w tej chwili w takim tunelu, który prowadzi pod nasypem w Poznaniu na Zieleńcu. Ten tunel, do niedawna płynęła tutaj rzeczka Zielinka, w której były nawet straszki, tak pamiętam za młodu, został zbudowany w 1942 roku i trzecim przez więźniarki żydowskie, które robiły tutaj całą tą linię kolejową. Żyły w strasznych warunkach. O tym będzie jeszcze film, ponieważ nie tylko Oświęcim był taki straszny. Tu w Kobylnicy znajdował się obóz, w którym działy się rzeczy, o których nawet trudno opowiadać. W następnej części poruszę temat kradzieży dzieł sztuki. I to takiej prawdziwej kradzieży na masową skalę, która odbyła się szczególnie w roku 1939 i trwała do końca wojny. Powiemy też o kilku kuriozalnych przypadkach kradzieży dzieł sztuki. Zapraszam na następny film. Do zobaczenia. Jeżeli macie coś do powiedzenia, zapraszam do komentowania. Oczywiście do subskrybowania kanału, ponieważ robię to wszystko za własne pieniądze, jak gdyby po godzinach pracy mojej firmy. Wszystko finansuję ze własnych środków i naprawdę będę bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję. Do zobaczenia.